Czy jest jakieś magiczne zaklęcie na oglądalność na YouTubie? Wingardium Subosa. Okej. Zadaniem jest tutaj przeprowadzenie rekrutacji do Hogwartu. No po prostu popularność przekroczyła wszelkie moje oczekiwania. Czekam w tej chwili na sobę, bo są kolejne osoby, które chciałyby złożyć podanie. Ja marzyłam, żeby na 11 urodziny dostać list Hogwartu, ale niestety nie uda. Sowa mi nie przyniosła. Plotki ze świata Harry'ego Pottera? Słyszałam, że profesor Trelawney zmieniła ostatnio specjalizację i ma zamiar wpisać do proroka codziennego horoskopy jako nasza dziennikarka. To jest takie ekskluzyw. Nie czuje się pani jakoś tak otoczona za bardzo mogolami? Pani to jakoś nie niepokoi? Nie, bo ja to sobie trachnęłam troszeczkę takiego soku dyniowego i to pomogło. Robisz w wolnym czasie. A jak długo pan czekał dzisiaj, żeby dostać książkę? Godzinę i 10 minut. W tłumie, w tym początkowym kociole. Bardzo się cieszę, przyjechałem tutaj aż z Łodzi, aż godzina drogi, ale nieważne. Wszyscy są szczęśliwi, wszyscy się cieszymy. Zdjęcie na stapa jest, żeby znajomi wiedzieli, że czytamy Harry'ego Pottera. Myślę, że to fantastyczne takie zjawisko, właściwie tak można nazwać, że to jest takie zjawisko socjologiczne Harry Potter, które uruchomiło wyobraźnię dzieci, młodzieży, która wydawało się, wszyscy mówili, przeczyli, że nie czyta książek, że ogranicza się tylko do komputerów, okazuje się, że nie. Magiczny kotek. No i co jest lepsze? Kotki, pieski czy Harry Potter? Nie wiem, piesków to niezbyt lubię. Harry Potter dosyć, nawet jest bardzo fajny. Powstało tyle części. Ja bym przekonała rodziców, żeby kupić magicznego kotka. No wiem, ale nie ma obniżki. Czy Harry Potter jakoś wpłynął na twoje zainteresowanie magią? Czy to może to się od tego zaczęło? Nie. Nie, no wiesz, może trochę. Harry Potter to jest zjawisko, które sprawiło, że magia znowu stała się fajna. Że na pewno ma ogromny wpływ na wielu magików na świecie.